Dobry szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, bardzo serdecznie Was witam w kolejną niedzielę w naszym kolejnym spotkaniu CNN-owym, czyli kazanko do okienka. Mamy dzisiaj kolejną niedzielę Wielkiego Postu i chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie przeczytali drugie czytanie. Krótkie, krótki fragment z listu do Koryntian, ale pokazujący, myślę, bardzo ważną rzecz. Posłuchajcie: Bracia, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego który jest zgorszeniem dla żydów, a głupstwem dla pogan. Dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów jak i spośród Greków, Chrystusem mocą Bożą i mądrością Bożą. To bowiem, co jest głupstwem u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Moi drodzy, Yy, taki krótki fragment, kilka tylko zdań, ale myślę, że one pokazują pewną niezwykle ważną rzeczywistość poszukiwania wiary, albo raczej może poszukiwania pewności wiary. Już tłumaczę o co mi chodzi. Więc to, spotykam na swojej drodze, wielu ludzi, którzy szukają Pana Boga. Yy, I wielu z nich szuka Pana Boga naprawdę bardzo konkretnie, bardzo, że tak powiem, żarliwie. Yy, szukają różnych dróg, jak to zrobić, żeby się umocnić w wierze, albo żeby w ogóle uwierzyć. Wielokrotnie byli u mnie ludzie, którzy mówili: Ojcze, yy, no nie, nie mam w sobie łaski wiary, nie potrafię jakby wzbudzić w niej sobie i naprawdę robię, co się da. I kiedy ja o tym myślę i sobie przeczytałem ten fragment, to myślę, że on pokazuje dwie drogi, na których bardzo często szukamy Pana Boga i one są nie to, że złe, bo one nie są złe, tylko kiedy są jedynymi drogami, to są nieskuteczne i jedyna droga, która jest, która jest bardzo skuteczna i która jedyna prowadzi do Pana Boga, choć jest niełatwa. Zobaczcie, jak to nazywa w tym fragmencie listu do Koryntian święty Paweł. Mówi tak. Dla Greków, kiedy chodzi o wiarę, zobaczcie, nazywa to święty Paweł, że oni szukają mądrości. Żydzi żądają znaków. Co to znaczy? Co to znaczy greckie poszukiwanie Pana Boga? To jest takie poszukiwanie Pana Boga, gdzie chodzi o to, żeby zrozumieć. Czyli to jest poszukiwanie, że tak powiem, pewnie filozoficzne, pewnie jakieś teologiczne, chociaż bardziej pewnie filozoficzne, takie poszukiwanie, które domaga się argumentów. Takie poszukiwanie, które domaga się bardzo jasnych albo chociaż w miarę jasnych dowodów, że Pan Bóg jest, że warto w niego wierzyć, że istnieje coś takiego jak życie po śmierci, że tam właśnie będzie sąd, że w związku z tym trzeba żyć na ziemi dobrze, żeby nie trafić do piekła i tak dalej. Czyli konkretne argumenty, które Mówią, tak, taka jest właśnie rzeczywistość. I kochani, żeby to było jasne, to nie chodzi o to, że ta droga jest zła. Broń Boże, nie chodzi o to, że mamy Pana Boga nie chcieć zrozumieć, że mamy nie chcieć też znaleźć różnego rodzaju argumentów, które będą, że tak powiem, przekonywały, że wiara jest racjonalna, sensowna, że to jest prawda i tak dalej. Kochani, to jest dobra droga. Tylko że. Ona nie zapewnia i nigdy nie zapewni, moi drodzy, stuprocentowego rozwiązania, stuprocentowej pewności. Dlaczego? No, Pan Bóg jest taką tajemnicą, że nie jesteśmy w stanie go pojąć, przynajmniej tutaj na Ziemi, kiedy mamy go za zasłoną. Rzeczy Boże i różne sprawy, które jesteśmy w stanie pojąć rozumem. A jesteśmy w stanie oczywiście część z nich pojąć rozumem, są tylko cząstkowe, są tylko jakąś zapowiedzią tego, co będziemy kiedyś wiedzieć w pełni. Więc broń Boże, nie mówię, że z tej drogi trzeba całkowicie zrezygnować. Nie, kochani, nie. Wiara nierozumna nie jest dobrą wiarą. Wiara, która nie szuka zrozumienia, nie jest dobrą wiarą. Ale uwaga, to nie może być fundament wiary. To żądanie mądrości, to greckie poszukiwanie tego, że muszę wiedzieć, dopóki nie będę wiedział na pewno. To nie uwierzę, skończy się porażką, dlatego że no, nigdy nie będziesz wiedzieć na pewno, nigdy nie będziesz wiedzieć do końca. Co to jest żydowskie poszukiwanie wiary według tego, tego fragmentu U Pawła? Żydzi żądają znaków. Co to znaczy? To znaczy, że chcę mieć bardzo konkretne dowody na działanie Pana Boga w moim, w moim życiu. Czyli nie chodzi tylko o to, że coś tam rozumiem, tylko chcę to widzieć. Chcę, że kiedy się modlę, to się dzieje to, o co się modlę. Że Pan Bóg działa. Że mam Jego doświadczenie, w takim sensie czuję go, jak to mówimy. Że jakby mam przekonanie, że Pan Bóg jest i to jest dla mnie namacalne. Czyli nawet nie chodzi o rozum, właśnie nie chodzi o to, że mam argumenty, tylko mam konkretne doświadczenie, które mi mówi, Pan Bóg jest. I oczywiście najlepszym takim doświadczeniem są właśnie cuda, są spełnienia prośby, jest to, że jest mi dobrze, że jestem szczęśliwy, że Pan Bóg mnie wyprowadza z różnych nieszczęść, i tak dalej. I uwaga, znowu, tak jak w wypadku tej mądrości greckiej, czy to nie jest dobra droga? Jest, ale znowu ona nie jest pełna. Ona nie jest taka, że da nam dostęp do, no właśnie, do pełni relacji z Panem Bogiem. To, że Pan Bóg działa, tak, i to, że można rozpoznać Jego różnego rodzaju ścieżki i działania, interwencje w tym świecie, jak najbardziej. Ale. Nigdy, kochani, nie będziemy mieli takiej stuprocentowej pewności, bo będą miejsca, gdzie nam się będzie wydawało, że Pan Bóg nie działa. Że prosimy o znak, a go nie ma, że prosimy o interwencję, a jej nie widzimy przez długie lata, a może niektórych w ogóle nie zobaczymy. Czyli znowu, jeżeli ktoś będzie chciał oprzeć swoją wiarę na tym, że Pan Bóg będzie mu udowadniał swoim działaniem, swoim wproszaniem w jego życie, y, swoją obecność i właśnie to, że w ogóle jest, to się ktoś zawiedzie, jeżeli na tym będzie to ufundowane, bo dopóki będzie dobrze, będzie dobrze, ale taki przyjdzie okres, kiedy nie będzie dobrze i kiedy się różne rzeczy rozsypią, y, no właśnie, wtedy ta wiara się załamie, rozwali i się okaże, nie mam dowodów na to, że Pan Bóg istnieje. I Paweł mówi, tak jak Żydzi żądają znaku a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Kochani, co to znaczy? Bo tu Paweł pokazuje, tamto nie może być fundamentem wiary, to nie może być fundamentem wiary, ale to może być fundamentem wiary. Co to jest Chrystus ukrzyżowany? Zobaczcie, Chrystus ukrzyżowany to jest taki Chrystus, który poszedł w zjednoczeniu się z człowiekiem, w zjednoczeniu się z jego cierpieniami, sytuacjami, doświadczeniami, trudnościami, cierpieniem, tragediami, poszedł do samego końca, nie? Poszedł w to cierpienie, poszedł w to, co każdy z nas zna, bo każdy z nas ma swój krzyż, i poszedł tak, że to go doprowadziło do śmierci. Paweł mówi: Jedyną drogą jest Chrystus ukrzyżowany, czyli jaki? Taki, który jest z Tobą we wszystkim, co się dzieje, ale uwaga! To nie znaczy po grecku, że rozumiesz, że jest z tobą we wszystkim co się dzieje. To nie znaczy, że masz argumenty na to, że cokolwiek się w twoim życiu wydarzy, to ty argumentując, sobie potrafisz powiedzieć OK, widzę tutaj bardzo jasno takie są tutaj dowody intelektualne, że Pan Bóg ze mną jest. Nie, będą takie momenty, że będzie totalna ciemność, nie będziesz żadnego rozumowego poznania, że Pan Bóg jest, ale wiara w ukrzyżowanego, oparta na wierze w ukrzyżowanego mówi jest ze mną w nawet najciemniejszych sytuacjach. Nie mam na to argumentów, nie mam na to dowodów wystarczających, ale Ukrzyżowany pokazuje mi, że jest ze mną do samego końca. Wiara W Ukrzyżowanego oznacza, że wiele Twoich próśb, wiele Twoich chęci, żeby z różnych rzeczy się wydobyć, nie zostanie wysłuchana. No bo Ukrzyżowany nie został uratowany, jeżeli tak można powiedzieć. Wiem, że potem zmartwychwstał, ale przeszedł przez śmierć, nie został uchroniony. Od cierpienia, od bólu, od nieszczęścia, odrzucenia, zdradzenia i od śmierci. No nie. Więc jeżeli będziesz żądać znaku, to to nie będzie, jakby nie będzie tych znaków, bo wiele rzeczy cię spotka i nie będzie Pan Bóg interweniował, żeby cię, żeby cię nie spotkało. Tylko znowu powie to samo, co w poprzednim wypadku, ale ja tam z Tobą jestem. Czyli kani Paweł mówi, że możesz ufundować swoją wiarę. Mówię, tam te dwie drogi są potrzebne i są ważne, i nie, nie, nie wolno z nich, nie może rezygnować. Ale możesz swoją wiarę ufundować tak naprawdę tylko na jednym przekonaniu. On ze mną jest. On mi towarzyszy we wszystkim, co się dzieje. On ukrzyżowany pójdzie ze mną do samego końca we wszystkim. Nigdy cokolwiek mi się wydarza, mnie nie zostawi. I kochani, tutaj się wzbudza wiarę. Jeżeli chcesz wzbudzić wiarę tylko na podstawie argumentów intelektu, zawiedziesz się. W pewnym momencie sobie powiesz: Nie mam wystarczających podstaw żeby wierzyć i to będzie prawda. Kiedy zbudujesz swoją wiarę na znakach i na oczekiwaniu, że Pan Bóg będzie działał, zawiedziesz się, bo takie przyjdą momenty, gdzie będziesz mówił nie mam wystarczających podstaw i, i znaków, żeby wierzyć. Tylko na jednym możesz swoją wiarę budować. Na nieustannie wzbudzanym przekonaniu On dał się ukrzyżować. I to jest fakt historyczny. Nie da się go w ogóle... nie, nie da się mu zaprzeczyć, cokolwiek o tym ktokolwiek mówi. To jest fakt historyczny, to się wydarzyło, jest zapisany. Było takie wydarzenie. Oczywiście można powiedzieć, no ale nie wiadomo, czy to był syn Boży, nie? I tu jest właśnie wiara. Wierzymy, że on tam w tym krzyżu jest z każdym z nas wszędzie, do końca, w największej ciemności, w największym cierpieniu, w największym doświadczeniu. Kochani, jeżeli poszukujecie wiary, to tu jest ta ścieżka. Przygnięcie do ukrzyżowanego, czyli przygnięcie do tego przekonania, że on idzie do końca, że on nigdy nie rezygnuje, że on nie zostawia. Że On zawsze jest z nami. Te dwie pozostałe drogi są ważne i nie wolno ich pomijać. Należy je również rozwijać, to jasne. Szukać Pana Boga w doświadczeniu życia i szukać argumentacji. Ważne i potrzebne. Ale fundamentalne jest przygnięcie do ukrzyżowanego. Od tego, kochani, mamy też między innymi wielki post, żeby się w tego ukrzyżowanego wpatrzeć. W Boga, który się nie cofnął przed niczym, żeby być z nami w każdym, w każdym naszym położeniu i w każdej naszej sytuacji. Moi drodzy moi kochani, to by było na tyle w tym naszym dzisiejszym kolejnym CNN-owym spotkaniu. Bardzo Wam dziękuję. Chciałbym tylko przypomnieć, tak jak to często Wam przypominam, kiedy mamy różne akcje. Mamy akcję Pod Sercem, gdzie wspieramy. Dzieciaczki nienarodzone, ich rodziców, szczególnie w tych sytuacjach trudnych, gdzie, gdzie spodziewanie się dziecka, gdzie ciąża jest rzeczą trudną, dramatyczną czasem. Bardzo chcemy wspierać takie sytuacje. Pod filmem znajdziecie ogłoszenia o tej akcji. Jeżeli macie ochotę złożyć ją, wielkopostną, Wielkoposną, dołączcie. Zapraszam. Kochani, ściskam Was, pozdrawiam, błogosławie i widzimy się pewnie za tydzień. Z Bogiem. Pa!